Pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka mówią, że strajkują dalej, zapewniają jednak, że dzieci w tym szpitalu nie są pozostawione same sobie. Polska wezwała Komisję Europejską do wycofania się z projektu w sprawie delegowania pracowników. Ratownicy górscy musieli ściągać z Tatr grupę osób, która weszła na niebezpieczny odcinek bez przygotowania. Dzieci w tym szpitalu nie są pozostawione same sobie. Pielęgniarki są na oddziałach, zapewniła wieczorem dziennikarzy przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Centrum Zdrowia Dziecka Magdalena Nasimowska. W szpitalu trwa strajk. Pielęgniarki z Warszawskiego Instytutu domagają się podwyżek i poprawy warunków pracy. Alarmują, że jest ich zbyt mało, by zapewnić pacjentom bezpieczeństwo i właściwą opiekę. Wieczorem przekazały informację, że strajkują dalej, ponieważ propozycje dyrekcji wciąż są nie do przyjęcia. Centrum Zdrowia Dziecka jest jednym z największych specjalistycznych szpitali pediatrycznych w Polsce. Dwie Polki spadły do doliny podczas wyprawy w słowackich Tatrach. Nie doznały poważniejszych urazów, są poobijane. Z kolei po polskiej stronie Tatr nasi ratownicy musieli przyjść z pomocą trójce turystów, którzy utknęli niedaleko przełęczy Mięguszowieckiej pod Chłopkiem. Turyści weszli w teren, gdzie nawet latem trzeba się wykazać dużymi umiejętnościami, mówi Tomasz Michalik, ratownik Topru, biorący udział w akcji. Trzeba mieć koniecznie raki czekań i mało tego, trzeba się bardzo sprawnie tym posługiwać. Jedna osoba z tych trzech nie miała ani raków, ani czekana, ani kasku, ani uprzęż. Cała trójka została sprowadzona na dół przez ratowników. Jak dodaje Michalik, obecnie góry są bardzo zdradliwe. Wokół schronisk panuje już lato, co zachęca ludzi do wypraw w wyższe partie gór. Ale tam niestety wciąż leży śnieg. Nie można się wybierać w te miejsca bez specjalistycznego sprzętu. Słuchasz informacji TOK FM. Polska wezwała Komisję Europejską do wycofania projektu zmian w dyrektywie o pracownikach delegowanych. Wicepremier minister rozwoju Mateusz Morawiecki ocenił podczas wizyty w Brukseli, że przyjęcie projektu osłabia swobody świadczenia usług w Unii. Dlatego na wniosek Polski propozycja zmian w dyrektywie o pracownikach delegowanych była tematem dyskusji podczas Rady Ministrów do spraw konkurencyjności, choć przepisami w tej dziedzinie zajmuje się Rada Ministrów do spraw zatrudnienia i polityki społecznej. A propozycja ta zakłada, że pracownik wysłany do innego kraju Unii powinien mieć prawo do takiego samego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi jego składnikami jak pracownik lokalny, a nie tylko do płacy minimalnej, jak jest obecnie. Zdaniem Morawieckiego propozycja Komisji nie służy strategii prowzrostowej wspólnoty i nie jest przykładem lepszego stanowienia prawa. Tymczasem Donald Tusk zaapelował do krajów grupy G7 o solidarność w sprawie kryzysu migracyjnego. Szef Rady Europejskiej podczas briefingu przed rozpoczęciem szczytu 7 najbardziej uprzemysłowionych państw świata w Japonii zapowiedział, że w najbliższych dniach będzie przekonywać światowych liderów, że kryzys uchodźczy nie może być tylko problemem Europy. Mamy pełną świadomość, że ze względu na geografię największa odpowiedzialność za uregulowanie kryzysu migracyjnego spada na Europę. Ale mam nadzieję, że pozostali partnerzy z G7 również włączą się w ten proces. Chcielibyśmy globalnej solidarności oraz uznania, że ten problem dotyczy całego świata. Przywódcy USA, Japonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Kanady spotykają się na japońskim półwyspie Shima. W spotkaniu biorą udział także szef Rady Europejskiej Donald Tusk i Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Dziennikarz śledczy z polskim obywatelstwem Aleksander Orłow po blisko 5 latach wyszedł z aresztu w Odessie na Ukrainie. Decyzją nowego ukraińskiego prokuratora generalnego będzie odpowiadał z wolnej stopy. O uwolnienie Orłowa zabiegali od dłuższego czasu przedstawiciele Fundacji Otwarty Dialog, a także polscy politycy. Wśród nich poseł PO Marcin Święcicki, który rozmawiał z dziennikarzem już po jego uwolnieniu. Powiedział mi, że czuje się tak, jakby było to 5 lat temu, czyli nastawiony jest optymistycznie. Jest to osoba twarda, zadziorna, waleczna, także wytrzymał. On w jakimś momencie tam chciał głodówkę nawet urządzać, ale udało się go odwieść od tego zamiaru, tej głodówki i udało się bez takich już drastycznych form protestu wyciągnąć go z tego aresztu śledczego. Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości, który także był zaangażowany w sprawę Orłowa, uważa, że jego wypuszczenie świadczy o tym, że na Ukrainie coś drgnęło. Wierzymy, że jest to początek głębokich zmian, które są niezbędne w prokuraturze ukraińskiej i również w sądownictwie ukraińskim, a które przez ostatnie miesiące w ogóle się nie posuwały. Osoba nowego prokuratora generalnego daje nadzieję, że te zmiany ruszą.
Orłow od połowy lat 90. opisywał przypadki korupcji w Odessie i innych regionach Ukrainy, czym naraził się lokalnym działaczom powiązanym z Partią Regionów byłego prezydenta Wiktora Janukowycza. W 2011 roku dziennikarz został aresztowany pod zarzutem zlecenia zabójstwa i nigdy nie przyznał się do winy. Pogoda. W piątek przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 21 do 25 stopni, na Pomorzu od 19 do 20, nad samym morzem od 16 do 18. Wiatr w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Jest powtórka. Słuchamy Radia Tok FM. W naszym studiu gość dr Sebastian Duda, filozof, teolog, redaktor miesięcznika Więź. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś Boże Ciało, czyli święto ciała i krwi pańskiej. Dla tych słuchaczy i słuchaczek Radia Tok FM, którzy są, że się tak wyrażę, może nie z pochodzenia, z wychowania, ale na przykład z takich rodzin, tradycyjnych, ateistycznych rodzin, dla których wiedza na ten temat jest znikoma, to jak można by zdefiniować to święto? Co się świętuje? Świętuje się jeden z sakramentów, tak? Być może najważniejsze w Kościele katolickim, uznawany za najświętszy. Sakrament, czyli widzialny znak niewidzialnej łaski, jak mówi katechizm. I chodzi o przemianę chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa, czego dokonał on wedle Ewangelii, wedle przekazów nowotestamentalnych, nie tylko Ewangelii, bo także świętego Pawła, w noc przed swoją męką i polecił swoim uczniom, by czynili tak samo na pamiątkę. Jest to w związku z tym najstarszy obrządek chrześcijański, najstarszy z rytuałów chrześcijańskich. Mamy naprawdę poświadczenie tego, że oni się zbierali na Eucharystię bardzo szybko po śmierci Jezusa. No tak, ale nie wiemy, w jaki sposób formalnie to wyglądało. Nie wiemy, możemy się pewnych rzeczy domyślać. Są próby rekonstrukcji, takiej początkowej. To była uczta, która była taką biesiadą przypominającą trochę uczty starożytnych Greków, czy może Rzymian później. Eucharystia była jej elementem, tak? Znaczy było błogosławieństwo chleba i było błogosławieństwo wina jako przywołanie, uobecnienie tego. Zresztą tak to trzeba rozumieć. Czyńcie to na moją pamiątkę, czyli uobecniajcie to, co się dzieje w tym momencie, mówił Jezus, tak? A to była noc przed Jego męką i śmiercią, czyli Paweł, święty Paweł napisał w liście, ilekroć właśnie to czynicie, głosicie śmierć pańską. Jakby przywołujecie mękę i śmierć Jezusa przez ten obrząd. No tak, no ale co tu jest symbolem czego i czy zawsze czymś takim było? Bo jak rozumiem, ci, którzy dzisiaj na ulicach zobaczą procesję, no to nie zobaczą żadnej uczty ani w symboliki związanej ze wspólnym biesiadowaniem, tylko zobaczą pochód. To jest bardzo dalekie od tego, o czym pan mówił. No Eucharystia w ciągu wieków przybierała bardzo specyficzne formy, tak? I w pewnym momencie zaczęła być już sama postać, znaczy same te postacie eucharystyczne, jak mówi się w uczonych dysputach teologicznych. Czyli chleb i wino zaczęły być bardzo czczone. I właściwie to, czym jest to święto, pochodzi z pewnych takich dysput teologicznych, które wiedziono w średniowieczu, w XII i XIII wieku, na temat tego, w jaki sposób Jezus jest obecny w tych postaciach eucharystycznych. W jaki sposób Jezus może być obecny w chlebie, w jaki sposób może być obecny w winie. Wcześniej, jak mówiłem, to było związane z błogosławieństwem, bardzo to czczono, ale w pewnym momencie uznano, że to jest tak zwana realna obecność, rzeczywista obecność, nie symboliczna obecność. W związku z tym najmniejszy okruszek właściwie z tego chleba to jest ciało pańskie. Tak uznano w pewnym momencie. W związku z tym należy mu się szczególna cześć. I jakby kontekst uczty takiej starożytnej wtedy nie funkcjonował, natomiast pojawiło się pojęcie sakralności. Sakralności tych postaci tak mocne, że trzeba było je czcić. I właściwie no,
To są korzenie tego święta. W XIII wieku to się działo. Pojawiło się mnóstwo elementów, które kojarzymy jakby z katolicyzmem, także współczesnym. Także sposób przeżywania Eucharystii. To, że na przykład mówiono o tej rzeczywistej obecności, zaczęło tak być eksponowane nie tylko przez teologów, ale przez ludzi Kościoła, przez księży. Tak mocno, że oni wystawiali ten chleb, mówiąc, to jest coś, to jest ktoś, komu powinniśmy oddawać cześć jako wierzący. I pojawiły się najpierw ostensoria, takie puszki jakby, gdzie ten chleb był widoczny, a później się pojawił monstrancje, których wcześniej nie było na przykład. Monstrancje, no, które umożliwiały wystawianie przemienionego chleba, prawda, na widok publiczny w celu oddawania im czci. To budziło wielkie kontrowersje w XIII wieku. To nie było tak, że wszyscy ładnie to uznali od razu i powiedzieli sobie świetnie. Mnóstwo osób było nieprzekonanych do tego. Ale chyba nawet sądzę, że przypuszczam, że wiem, jakich argumentów mogliby użyć. Mogliby powiedzieć, no natura Boga jest niepodzielna, w związku z czym nie może być tak, że tu nagle mamy w setkach i tysiącach parafii jego ciało. Tak, ale też były takie argumenty bardzo, powiedziałbym, praktyczne. Lud w ogóle czczący, nie wiem, opłatek, ten chleb, prawda, niekwaszony w momencie, nie wiedział do końca, co czci. Jeżeli, nie wiem, mówiono po łacinie hoc est corpus, to jest ciało, prawda? Jest cytat z Ewangelii, który miał być jakby świadectwem dla tych, że tu właśnie się dzieje coś takiego ważnego. Ten lud no, często odczytywał zupełnie, no, nie rozumieli tych słów. Nastąpił ten zlepek, który w polszczyźnie funkcjonuje do tej pory, czyli hokus pokus, jako taka formuła magiczna. To stąd się wywodzi dokładnie. Rzeczywista obecność to jest coś dziwnego. Przecież dalej widzimy i dalej spożywamy chleb, tak, w Eucharystii. Nawet po tym momencie, prawda, który ma się dokonać, o właśnie, co się ma dokonać? Przeistoczenie. Transubstancjatio po łacinie. Przejście jakby jednej substancji, jednego bytu w inny, mimo że zachowane są zewnętrzne postaci dla naszych zmysłów, właśnie chleba i wina. No ale to jest symboliczne, jak rozumiem, forma się nie zmienia. I w tym momencie już mówimy o czysto symbolicznym przejściu. Ktoś mi mówi, jak rozumiem, próbuje się przenieść w realia sprzed kilkusetek lat. Niektórzy tak uważali, no, o co tutaj chodzi? Dlaczego wy chcecie czcić, nie wiem, ten każdy okruszek, nie wiem, każdą kropelkę tego wina, prawda? Przecież tu raczej chodzi, prawda, o wymiar bardziej duchowy, a nie taki zmysłowo cielesny, także tego wszystkiego. A okazało się, że nie. Ale to dobry powód albo dobry moment na jakieś ciekawe herezje się pojawia, jak rozumiem. No tak, no, nie wszyscy to przyjęli. Poza tym jest trochę inna tradycja, nawet jeżeli, chcę powiedzieć, że z grubsza. Dość podobnie się, no też niepodobnie. Jeżeli się pojmuje świętość Eucharystii dość podobnie w kościele prawosławnym do tej pory, w całej tradycji wschodniej, to jednak oni nie przystali na teologię transubstancjacji. I co więcej, u nich to jest ciągle tak, że Eucharystia jest do spożywania w czasie liturgii, a nie do tego, żeby ją czcić w jakiś specjalny sposób poza nią. Tak? Więc w kościołach prawosławnych, w cerkwiach nie mamy monstrancji. Poza tym mamy komunię udzielaną pod dwiema postaciami, tak ciągle, czyli chleb i wino, podczas gdy w kościele katolickim właśnie ze względu na to, że w pewnym momencie wyodrębniono, no, łatwiej czcić opłatek monstrancji, było z takich, nie wiem, wizualno-symbolicznych względów, niż wino w kielichu, tak, tę krew pańską i nastąpił podział. No, krew już była dla wybranych, dla kasty kapłańskiej od pewnego momentu i tak jest do tej pory. Znaczy większość ludzi przystępując do komunii spożywa tylko pod jedną postacią eucharystyczną, czyli ciało Chrystusa, a już krew jego nie jest przez nich wypijana, co nie jest do końca w zgodzie z Ewangelią, dlatego że w Ewangelii Jana, który zresztą nie ma opisu ustanowienia Eucharystii, czyli tej przemiany chleba i wina, zamiast tego mamy opis bardzo ciekawy w ostatniej wieczerzy umycia nóg przez Jezusa uczniom swoim, ale Jezus ma taką mowę jakby na temat Eucharystii, gdzie mówi bardzo wyraźnie, wcześniej dużo,
przed męką, że kto spożywa moje ciało i krew moją pije, ma życie wieczne. Ale może to było jakieś przysłowie, którego znaczenia nie odczytujemy teraz. Może to jest kwestia złego tłumaczenia z aramejskiego, nie wiem. Skąd się w ogóle wzięła Eucharystia? To są duże spory. Nie. To jest dokładnie tak. Co więcej, u Jana jest bardzo mocne słowo na ciało. Od razu sobie powiedzmy, że w Grece, w wielu językach europejskich to się zachowało. My mamy po polsku jedno słowo na określenie ciała. Ciało. Ponoć dawniej było inaczej. Ale nie wiem, no już po angielsku, bo teraz powszechnie znany język, mamy flesh i body odpowiednio, tak? I po grecku też tak było, bo oczywiście mamy zapisy greckie tego, co się działo podczas ostatniej wieczerzy. I Jezus użył tam słowa soma według opisu w Ewangelii Marka najstarszej, Łukasza, Mateusza, a także według relacji przedstawionej w pierwszym liście do Koryntian przez świętego Pawła. Tam użył słowa soma. O Jana jest słowo sarx, które odpowiada temu angielskiemu flesh. I to jest taka cielesność, powiedziałbym, dużo bardziej rudymentarna. Mięsisto, żelasta. Trochę tak, no bo się kojarzy z tym fleisz niemieckim także, ale tak. O co tutaj chodzi? Każdy z nas, mając ciało, ma indywidualną formę cielesną. Tak? Pan ma ciało, ja mam ciało i w tej cielesności wyglądamy odrębnie. I ta forma cielesna to było właśnie soma. To jest rodzaju niejakiego słowa po grecku, to soma. Natomiast sarx to jest jakby ta materia, z której my się wszyscy składamy, prawda? Która, co więcej, nie jest... Tak, no ale wszystko, nie wiem, narządy wewnętrzne, tak że mówię, trudno, nie wiem, no pewnie jest to możliwe, no, ale zajrzeć komuś do brzucha, to niespecjalnie się pojawia. Glina, z której jesteśmy ulepieni, może tak, taki uniwersalny. Ten materiał, prawda? On wedle Pawła i w ogóle w tradycji takiej nowotestamentalnej, szerokiej, to ciało, zwane po grecku sarx, ulega rozpadowi. Właściwie jest to nie ono zmartwychwstaje we wiary w chrześcijan. Ono ulega rozpadowi. Ono jest ponadto ośrodkiem czegoś, co jest takim początkiem pożądliwości, która wiedzie do grzechu i do śmierci, według świętego Pawła. No dobrze, no ale Jezus też miał to ciało, sarx także, tak? Od początku były z tym kłopoty w chrześcijaństwie. W jaki sposób, nie wiem, Syn Boży, Bóg, który stąpił na ziemię, mógł przybrać takie ciało. U Pawła właśnie sarx jest czymś, co nie zmartwychwstaje, czymś, co jest grzechem de facto, a u Jana mamy dwa takie charakterystyczne momenty, kiedy on mówi, jakby przeciwstawiając się mocno tym ogólnym tendencjom. Na początku w Ewangelii, w prologu Ewangelii Jana mamy słynne zdanie: słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Po grecku to jest logos. Przedwiecznie istniejący Syn Boży stał się tym strasznym ciałem, tą mięsistością, tak jak Pan powiedział, i zamieszkał między nami. Ale w tym drugim miejscu, o którym już wspomniałem, w tej mowie eucharystycznej, kto spożywa moje ciało i krew moją pije, u Jana nie ma słowa soma, tak jak w innych tekstach nowotestamentalnych, tylko jest sarx. Za chwilę powrócimy do rozmowy. W naszym studiu dr Sebastian Duda, filozof, teolog, redaktor miesięcznika Wiej. To jest powtórka. Trudny moment dla przedszkoli, prawda? No, trudny moment dla przedszkoli, dla rodziców, no i dla dzieci pewnie też. Reporterzy. Na podstawie tamtej ustawy, którą wy nazywacie niekonstytucyjną, zostali wybrani członkowie Trybunału. Ale ta ustawa jest niekonstytucyjna, to wy czego dokonanie nie trzeba wybitnej wiedzy prawniczej, żeby stwierdzić. Reporterzy. Macie się w czym umyć? Ze studni woda. Ze studni, bo tej nawet szkoda, co rozwożą. Ciężko jest, ciężko. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Reporterzy @tok.fm, aby zrozumieć. To jest powtórka. Słuchamy Radia Tok FM dziś, czyli w Boże Ciało, a w naszym studiu dr Sebastian Duda, filozof, teolog, redaktor miesięcznika Więź. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. W pierwszej części naszej rozmowy pięknie opowiedział pan o symbolice kultu Bożego Ciała w Polsce, ale my o formie musimy porozmawiać. To znaczy, jak z tego, że ciało Chrystusa
jest tym tematem albo główną ideą święta, można dojść do procesji, do wspólnego przejścia z jednego miejsca w drugie, gdzie tu jest jakiś związek, czy to jest nasz lokalny wynalazek, procesja? Nie. To jest bardzo ciekawe zresztą, w jaki sposób powstało to święto. Mówiłem tutaj już o tej teologii transubstancjacji rzeczywistej obecności. Ona się domagała jakiejś takiej ekspozycji, prawda, nie wiem, dla ludu kościelnej także w XIII wieku. Osobą właściwie odpowiedzialną za to święto jest mistyczka belgijska z terenów Belgii, z Liège, Julianna z Liège, albo z góry, która się nazywa Cornillon. Ona właśnie na jakby kanwie tych sporów, które toczono o rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii, miała dużą cześć właściwie dla tego sakramentu, ale to jeszcze za mało. Ona miała także wizje mistyczne, wizję księżyca, na którym pojawiała się plama, która później zinterpretowała wedle niej, miała taką rozmowę z samym Jezusem mistyczną, że nie ma jakby specyficznego święta poświęconego Najświętszemu Sakramentowi. To trzeba zmienić. Pojawiło się to święto najpierw w diecezji w Liège z inspiracji tejże pani, około połowy XIII wieku, a później się pojawiało coś, co teraz ostatnio w Polsce jest także słynne, czyli cuda eucharystyczne w Europie. Nie wszyscy, jak powiedziałem, teologowie chcieli uwierzyć, że mamy do czynienia z rzeczywistą obecnością Chrystusa w Eucharystii, no ale był taki cud, właśnie jakiś ksiądz odprawiał mszę, niewierzący w to zbytnio, i z hostii na korporał, taki kawałek materiału, na którym zwykle się kładzie hostia, zaczęła wyciekać czerwona ciecz. To się działo w Bolzano w 1263 roku i okazało się, że papież potwierdził jakby Urban IV, że mamy do czynienia z cudem eucharystycznym wtedy. I stwierdził, że potrzebne jest takie święto, żeby tylko czcić Eucharystię. A inni mówili, no ale przecież mamy Wielki Czwartek, tak? Tuż przed Wielkanocą to jest jakby ten dzień, gdzie jest pamiątka ustanowienia Eucharystii. Ale krytycy jakby takiego podejścia mówili, no tak, ale Wielki Czwartek, to mamy do czynienia nie tylko z Eucharystią, ale także z ustanowieniem kapłaństwa przez Jezusa i to też jest pamiątka tego, z Jego męką w końcu. Nie można się jakby radować faktem tego, że Jezus zostawił nam pamiątkę tak cenną w postaci właśnie swego ciała i krwi, więc domagał się ten fakt jakby uczczenia poza kontekstem męki i śmierci Chrystusa i wybrano właśnie taką datę po niedzieli Trójcy Świętej, czyli po niedzieli pierwszej po zesłaniu Ducha Świętego, żeby ten czwartek był takim pamiątkowym dniem. I wtedy, kiedy już się pojawiła jakby ta teologia rzeczywistej obecności, te monstrancje, te cuda eucharystyczne, które zostały potwierdzone przez autorytet papieski, rozpoczęły się procesje z monstrancjami. Jak mówię, to nie było znane wcześniej o tyle, że tak jak u prawosławnych, no Eucharystię spożywano, no i tyle. Ona miała być jakby w sercach, we wnętrzu, w duszy. A to ideą procesji, jak rozumiem, jest pokazanie na zewnątrz, albo też pokazanie na zewnątrz tej świętości Eucharystii i oddawanie rzeczywistej czci temu, który jest rzeczywiście obecny. Tak? Wcześniej jakby nie było takiego problemu i tutaj w związku z tym, że już mieliśmy taką teologię w Kościele katolickim, pojawiła się jakby motywacja do tego, żeby to organizować w ten sposób. No tak, ale ktoś może powiedzieć, dobrze, skoro pokazujemy na zewnątrz, to ważne jest, jak rozumiem, też to, w jakich miejscach się pojawiamy. W Polsce w XXI wieku chodzi, jak rozumiem, o to, żeby procesja była w konkretnych czterech miejscach. Czy to się wzięło, te czterech ołtarzach, tak? Czy to się wzięło stąd, że pewnego dnia w Polsce zdecydowaliśmy się na to, czy to wynika z jakichś... Nie, ta symbolika liturgiczna też nie jest typowo polska, dlatego że tu chodzi o to, żeby przytoczyć teksty na temat Eucharystii w czterech różnych miejscach, które symbolizują oczywiście cztery strony świata. I żeby to błogosławieństwo, które niesie ze sobą rzeczywista obecność Chrystusa, w postaci eucharystycznych, przenieść jakby na cały świat, żeby nie był on tylko czczony, Jezus, w samym Kościele. Ale w Polsce... To ciekawe zresztą, ponieważ bardzo żywy był kult Bożego Ciała w postaci eucharystycznych więc od XV wieku. Najważniejszym polskim sanktuarium był Kościół Bożego Ciała w Poznaniu.
Znaczy mało osób wie. W XV wieku to była fundacja króla Władysława Jagieły. Jest taka opowieść o tym, że Żydzi poznańscy ukradli hostię, średniowieczna opowieść, sprofanowali je i wyrzucili do rzeki. I one wypłynęły w pewnym momencie w źródełku. Ludzie to jakoś zauważyli, oczywiście chrześcijanie. Żydzi zostali zdyskredytowani, a na tym miejscu powstało wielkie sanktuarium. Zachowała się księga jego cudów. Mnóstwo tam było uzdrowień przez cały wiek XV i przez kawałek XVI. Później jakby o tym zapomniano. Historię przypomniano sobie, nawet ci słuchacze, którzy są z Poznania, na pewno znają ten kościół i wiedzą, że znajduje się tam nawet taki XIX-wieczny chyba pomnik tych Żydów, prawda, którzy dopuścili się profanacji. Nie jest to specjalnie teraz nagłaśniane pewnie w Polsce, no bo ten wątek antysemicki jest tutaj oczywisty. Ale to było bardzo ważne jakby miejsce. I właściwie do XXI wieku, kiedy teraz mamy te dwa cuda eucharystyczne, o których się mówi, czyli Sokółkę i Legnicę, to ten kult nie był związany z jakimiś mirabiliami, z jakimiś takimi cudownościami. To właśnie była taka bardzo ciekawa ekspozycja pobożności, która się przyjęła w średniowieczu, zyskała pewne cechy ludowe, no i po prostu to wychodzenie w cztery strony świata, prawda, z Eucharystią po to, żeby ten świat doznał błogosławieństwa, no bardzo mocno w tę polską tradycję się wpisało. Także dlatego myślę, że były temu powody stricte polityczne, szczególnie w XIX i XX wieku. Tak? W pewnym momencie, kiedy obowiązywał bardzo ścisły zakaz zgromadzeń publicznych, powiedzmy, nie wiem, w Warszawie przed powstaniem styczniowym, po powstaniu styczniowym i później w PRL-u, no to była taka manifestacja, prawda, nie wiem, tego, że wychodzimy tłumnie i wychodzimy z kościołu, bo to jednak jest na ulicy, tak? To nie jest jakaś tam blisko murów kościelnych impreza urządzana. Więc nie dziwię się też do końca polskim biskupom, że oni bardzo te tradycje chcą podtrzymywać, bo to jest jakaś taka mobilizacja wierny, która się sprawdziła, nie wiem, w ostatnich stuleciach. Gdzie indziej na Zachodzie to święto jest coraz bardziej zapominane, uważam. Tak, znaczy w samej Belgii, w której się zrodziło, mówiłem tutaj o Julianie z Liège, zostało przeniesione z tego czwartku na niedzielę. Tak samo jest we Włoszech. Tam są procesje, no jest ta procesja rzymska słynna, właściwie chyba przywrócona przez Jana Pawła II, bo też już trochę o niej zapomniano. Pewnie idzie z niej z Bazyliki na Lateranie do Bazyliki Matki Boskiej Większej. Jan Paweł jakby przywrócił, Jan Paweł II przywrócił tę tradycję, ale ona no we Włoszech jeszcze jest gdzieniegdzie kultywowana, powiedziałbym. Mówiłem tutaj o tym cudzie w Bolzano XIII-wiecznym. Jeśli państwo kiedyś będą, bardzo zachęcam do tego, żeby dotrafić do przepięknej katedry w Orvieto, w której są przechowywane jakby te... Przechowywany jest ten korporał z tymi śladami niby krwi, chociaż wiele osób to wątpi. Tam jest też wspaniała kaplica sądu ostatecznego z freskami Signorellego, opisywana przez Herberta chociażby, więc ktoś by tam trafił, to proszę zobaczyć, bo są tak jakby lokalne ośrodki kultu eucharystycznego i właśnie Orvieto do nich należy. Natomiast gdzie indziej nie ma czegoś takiego. U nas to święto jest ciągle, no, jest dniem wolnym od pracy. I może w hierarchii świąt katolickich, no jest to uroczystość, ale powiedzmy nie tak ważna uroczystość jak niebowstąpienie pańskie, które także przypada w czwartek. A u nas parę lat temu episkopat polski stwierdził, że przenosi niebowstąpienie, pamiątkę niebowstąpienia z czwartku na niedzielę. I, no i mamy Boże Ciało, nie mamy w niebo wstąpienia. Wracając do historii, którą pan opowiadał o poznańskim kościele, chciałem zapytać o będącą w wielu punktach podobną historię z Krakowa, Kościół Bożego Ciała i tam też, tam z kolei nie wiem, czy mieliśmy do czynienia z Żydami kradnącymi hostię, ale na pewno byli złodzieje. I oni zorientowali się, że to, co ukradli, to jest tylko pozłacane, a nie ze szczerego złota i wyrzucili to również do rzeki. I okazało się, że ta rzeka zaczęła, czy też zbiornik wody zaczął świecić i tam jakieś... Tak, tak, to jest topos, tak. No, Kościół Bożego Ciała w Krakowie jest na Kazimierzu. I też to jest fundacja taka, no, XV-wieczna, już po tym, jak Żydzi zostali wyprowadzeni z ulicy Świętej Anny, z tego kwartału, gdzie jest Uniwersytet Jagielloński, gdzie właśnie po nich przejęto budynki Akademia Krakowska i wyszli na Kazimierz. I tam był jakby ośrodek także żydostwa krakowskiego. Więc to jest bardzo charakterystyczna historia. Myślę, że nie tylko w Polsce jakby ta opowieść
krąży. No jest ciekawe, co się z nią robi, jaki mamy ośrodek kultu, prawda, w związku z tym. Mówiłem tutaj o Poznaniu, a pamiętajmy, że w Krakowie ten kościół miał być najwyższą budowlą w mieście Kazimierz. I nawet jak Żydzi budowali później w XVII wieku synagogi, to nie mogły te synagogi być wyższe niż wieża Kościoła Bożego Ciała, tak, tej bazyliki. W związku z tym synagogi budowano niektóre w wykopanych takich jamach, dołach, po to, żeby ten przepis, prawda, żeby tego przepisu przestrzegać. Więc jest coś takiego. No ale pytanie tylko, co z tym teraz robimy? Ten kult eucharystyczny w Polsce jest bardzo żywy i bardzo propagowany przez Kościół. To znaczy, on się nie tylko wiąże z procesjami, z monstrancją. Mamy takich monstrancji parę wielkich, historycznie jakby zachowanych, nie wiem, obnoszone są największe święta. Jest taka monstrancja wotywna na Jasnej Górze, zwana monstrancją Kordeckiego. Jest olbrzymie też, nie wiem, taki olbrzymi instrument, miał być taki przedmiot wielki. Jest monstrancja wawelska, jest też, zachowała się monstrancja, którą podarował Władysław Jagiełło Kościołowi Bożego Ciała w Poznaniu. Też można ją tam obejrzeć w Muzeum Archidiecezjalnym. No ale to jeszcze nic. W barokowej jakby takiej atmosferze to święto odżyło podczas kontrreformacji. To w całej Europie. Bardzo się nadawało do tego, żeby po prostu urządzać spektakle publiczne. Tak? Przypomniano sobie o tym. Oczywiście protestanci odrzucili jakby teologię transubstancjacji. Tak? I u Luteran chociażby no, to jest, mamy obrządek eucharystyczny, ale tam jest wiara w symboliczną, a nie rzeczywistą obecność. Tak? Nie ma tego elementu, nie wiem, sakralizacji materii, który jest tak mocno podkreślany w katolicyzmie. I proszę sobie wyobrazić, że tam, gdzie ten katolicyzm był najbardziej spektakularny. W Hiszpanii, no to ta największa monstrancja z katedry w Toledo waży ponad 200 kilo. I no, jest ciągnięta naprawdę przez wóz, do którego najwcześniej dostawiano, nie wiem ile koni powinno to ciągnąć, ale chyba czwórka co najmniej. Wóz też jest srebrny. To są bardzo takie spektakularne elementy tej pobożności kontrreformacyjnej, która się wtedy sprawdzała. To teatrum liturgiczne związane z Bożym Ciałem było bardzo bogate. I trochę w Polsce także jakby z tego mamy, trochę z tego nam zostało, bo niezależnie od tego, że widzimy ludzi chodzących tłumnie na te procesje, no to wiemy, że one lokalnie w Polsce, w różnych wioskach, w różnych takich mniejszych miejscowościach, to jest feeria barw, feretronów, różnych sztandarów, figur, prawda, doszodych, no, cudownego. No to jest ta tradycja kontrreformacyjna, która w Polsce też była bardzo istotna. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Ja przypominam, że naszym gościem jest pan dr Sebastian Duda, filozof, teolog, redaktor miesięcznika Więź i za chwilę powracamy do rozmowy. To jest powtórka. Słuchamy Radia Tok FM. Naszym gościem jest pan dr Sebastian Duda, filozof, teolog, redaktor miesięcznika Więź. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. A dziś, skoro Boże Ciało, czyli święto ciała i krwi pańskiej, to warto w trzeciej części naszego spotkania zastanowić się nad takim wymiarem czysto formalnym, który polega na tym, że jeśli rozmawiamy z wyznawcą islamu, to on nam mówi tak. No, skoro powiedziano, że nie może być przedstawień Boga, jego imię również jest jakoś chronione w przestrzeni publicznej, musimy bardzo uważać, żeby nie pokazywać tego Boga, a w zasadzie niektórzy muzułmanie nawet mówią po prostu, no, jest to swoiste świętokradztwo wizualne, jak ktoś chce nie tylko karykaturę, w ogóle podobiznę, prawda, wykonać. A tu w przypadku rzymskiego katolicyzmu mało tego, że nie mamy z tym żadnego problemu, bo ikonografia jest przebogata i jest częścią dziedzictwa kultury europejskiej. No, nie sposób sobie wyobrazić, że nagle znika cała chrześcijańska ikonografia z Europy, bo niewiele więcej nam zostanie. No, dwa uniwersytety, trzy jakieś ładniejsze pałace i niewiele więcej, prawda? I teraz pytanie, jak w tym wszystkim się mieści coś takiego jak w XXI wieku przecież, ale jednak pomysł na to, żeby jednak spróbować pokazać
a jednocześnie, żeby to było coś, co nie jest zwykłe, nie jest takim świeckim, laickim podejściem do sprawy. Czy to jest tak, że procesja Bożego Ciała, ona powinna... No, wszyscy są ubrani tak, po prostu odświętnie, tak? Nie widać tego właśnie. Poza paroma elementami religijnymi więcej tam tego nie ma. Czy może właśnie brakuje nam tego? Brakuje nam tego, żebyśmy my, nie twierdzę, że tak jak szyici, powinniśmy się batorzyć albo nacinać sobie skórę, żeby to pokazać. Ale czy jest gdzieś tam taka chęć, żeby właśnie jeszcze bardziej to wszystko zaznaczyć? Żeby to nie był zwykły pochód ludzi. Pochodów teraz wiele. Ostatnio mieliśmy w Trójmieście chyba 12 zarejestrowanych manifestacji w ciągu jednego dnia. No. A tutaj chyba z tego, co pan doktor mówi, to wynika, że my chcielibyśmy właśnie pokazać, że my wychodzimy, jesteśmy w grupie, to jest bardzo ważne i jest to swego rodzaju manifestacja. Tylko jak to zrobić? No ubiorem nie ma jak, prawda? Ja ten aspekt tego, że to jest manifestacja wiary, jest bardzo podkreślany przez biskupów polskich. Już mówiłem tutaj o tym, że taka jest tradycja, tak? Że to była taka manifestacja publiczna, nie wiem, w takich miejscach, nie wiem, gdzie władza była właśnie rosyjska albo komunistyczna. Zresztą ciekawe, że komuniści mimo prób nie zdecydowali się na to, żeby to święto zlikwidować, tak? Żeby to był jednak w PRL-u dzień wolny od pracy. I wtedy to była taka manifestacja, często, no jak to bywało w kościele, ludzi, którzy może nawet nie przeżywali tego specjalnie duchowo, no ale manifestowali swoją opozycyjność względem aktualnego reżimu, aktualnej władzy. Ten wymiar taki duchowy mocny, o którym pan mówi tutaj, żeby to było do wyrażenia jakiegoś takiego przekonującego, to jest bardzo trudne. I to było trudne chyba od samego początku. To znaczy katolików posądzano o idolatrię, o bałwochwalstwo, tak, że oddają cześć, nie wiem, opłatkom, wafelkowi jakiemuś, teraz niektórzy mówią, że o co to chodzi, w jaki sposób, nie wiem, to co... dla nich najświętsze można pokazywać w takich formach, nie wiem, ludycznych trochę. Właśnie często, że tu chodzi o to, żeby te dziewczynki malutkie sypały płatki kwiatów przed księdzem, żeby on był podtrzymywany pod tym baldachimem. To jest taka uroczystość właśnie, której elementy takie materialne są bardzo stare, jakby mocno niewspółczesne, tak? Myśmy mówili o tych feretronach, w jaki sposób oddają cześć ludzi i co za tym idzie. Mnóstwo osób przyklęka także przed monstrancją, jak ksiądz przychodzi, co jest takim oddawaniem czci, też to budzi zdziwienie. No ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że ta teologia stworzona w wieku XIII rzeczywiście jest taką ostrą postacią teologiczną, która się przeciwstawia bałwochwalstwu w swoim takim rdzeniu. Czy taki był zamiar? Chodziło o to, żeby podkreślić, to jest realna obecność, to jest sakrum i wy powinniście jednak widzieć w tym obecność samego Boga. Także przez to, że w tych materialnych postaciach on się w jakiś sposób ujawnia i nam je zostawia. No to mówię obecność. A mi się wydaje, że część osób, które penetrują, może pomyśleć, no jaka obecność? Z tego wszystkiego, co zostało powiedziane, wynika, że to nie widzimy obecności Boga, tylko samego Boga. I na to pan zwraca uwagę, że zostaje albo pusta forma, albo po prostu jakieś takie przekonanie niezupełnie poprawne doktrynalnie, powiedziałbym. No, jako zajmowiedzdawca prawosławia. Może powiedzieć z mojej perspektywy, to jednak jest jakaś idolatria. Znaczy coś takiego, że u nich jest jednak zachowany ten kontekst tej uczty, miłości, agape, prawda, tego spożywania. Tak jak mówiłem, kto spożywa moje ciało i krew moją pije, a nie kto spożywa, znaczy kto czci moje ciało i krew moją, prawda, w ten sposób. Tym bardziej, że widzi pan, została uroczystość Boże Ciało, Corpus Christi, prawda, ale była taka równoległa uroczystość krwi pańskiej, też czczona w kościele mniej więcej do lat 50. XX wieku. I zrezygnowano z niej, no bo to tak już jest dość trudne. Także, żeby, nie wiem, czcić jeszcze coś takiego jak krew. Tak się wydawało niektórym teologom w okolicach Soboru Watykańskiego II. No nie wiem, czy pan wie, ale jest sanktuarium krwi boskiej w Europie, w Brugii. Jest taka bazylika w Belgii, znowu w Belgii, prawda, której zachował się kawałek płótna ponoć z krwią Chrystusa. I tam jest ona
ta relikwia obnoszona znowu procesyjnie, bardzo to jest żywe widowisko w tym mocno już sekularyzowanym kraju do tej pory. Uczestniczy prawie całe miasto Brugia, ludzie się przebierają w rycerzy, jakieś, nie wiem, postaci biblijne. I ma to miejsce, ta procesja, w Dzień Wniebowstąpienia. Ale też właśnie zostaje coś, co jest takim bardzo ładnym kolorytem, prawda? A trudno powiedzieć, na czym polega duchowe przeżycie tego dnia. Moim zdaniem to orzeczenie dogmatyczne XIII-wieczne jest bardzo trudno przekładalne na język wiary ludzi, którzy nie są teologami. I mało kto chyba potrafi rzeczywiście pojąć, o co chodzi z tą transubstancjacją. No, używamy tego pojęcia przeistoczenie ciągle i uczy się dzieci, uczą dzieci katechizmu, księża to powtarzają, ale to jest trochę taka mantra, no, której ludzie mówią, no to jest coś najświętszego i być może zostaje tylko ten komponent z tego, tak? Że to jest coś najświętszego, tu jest rzeczywiście Bóg i oddajemy mu w tej postaci cześć, dlatego że to jest coś najcenniejszego, co nam Jezus zostawił. W tym sensie no, jest to jakieś takie rozumienie, które można pogłębić duchowo, ale jak mówię, to nie ma wiele wspólnego z tym, co doktrynalnie, prawda, rozwinie to w wieku XIII. A to być może nie wszyscy musimy iść tą drogą, którą wyznaczył chyba jako pierwszy Tertulian, żeby jednak rozumowo próbować to wszystko ustalić, no bo jeśli wiara szuka tego intelektu, no a jak go nie znajdzie, to pozostaje nam sama wiara, w związku z czym jest... Dlatego, że tak, myślę, że transubstancjacja była takim kłopotem, nie wiem tego do końca, ale dla największego umysłu XIII wieku, czyli dla świętego Tomasza z Akwinu, który... No wiadomo, wielki filozof, prawda, wielki teolog także, też budziło to kontrowersje, co napisał. To nie było tak, że on był zawsze czczony i wychwalany, nawet został potępiony, znaczy nie on, tylko jego tezy, prawda, po śmierci. Ale on miał pewien kłopot z Eucharystią i chyba z tym świętem i jakoś próbował się do tego przekonywać, skoro to było jednak orzeczenie Kościoła, prawda, transubstancjacji, i napisał wspaniałe dwa hymny na temat rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii, więc nawet on, prawda, no próbował, ten subtelny i wielki teolog, poddać się temu reżimowi i mówi, no nie, w pewnym momencie jednak rozum wyłączamy, prawda, postrzegamy zmysłami, ale to nie jest to, jakby, co nam podpowiadają zmysły, to jest zupełnie coś innego. Ten hymn do tej pory jest śpiewany właśnie w takich okolicznościach, także po polsku. Ale akurat w tych okularach... Mówię o procesjach. To tak, ale dobrze, ale w okularach tomistycznych mi się wydaje, to jest do o wiele łatwiej do zrozumienia, że zmysły mówią mi co innego niż to, co faktycznie jest istotą tego przedmiotu. Tak, jak ktoś mówi, to jest w tym się objawia Bóg, albo to jest Bóg. Chociaż moje zmysły mówią, nie, to jest kawałek ciasta, tak? Ale tak, tak jeśli właśnie będę tomistą, to będzie mi dość proste. Ale jak sobie miał z tym radzić ktoś, kto nie miał takiego tomistycznego aparatu myślowego? I chociażby wyobraźmy sobie, gdyby z nami był tu w studiu teraz święty Augustyn, który miał... Zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Jeżeli coś zostaje, to pewne poczucie świętości jakby tego, co nam zostawił w spadku Jezus z Nazaretu jako pamiątkę, tak? Natomiast no, nie było takiego rozwiniętego jeszcze w starożytności poczucia sakralności materii. Tym bardziej, że tam było mnóstwo grup wśród samych chrześcijan, które z materią miały, ogólnie mówiąc, duży kłopot, tak? Niespecjalnie ją czciły. Oczywiście no, Kościół powtarzał ciągle, że no, cielesność jest ważna i mamy dogmat, to jest dogmat o zmartwychwstaniu ciał. Tak, no ale no bardzo często rozbijano właśnie tę jednostkowość fizyczną człowieka na duszę, która sobie gdzieś tam fruwała, prawda, nie wiem, i przebywała w rejonach, które ciało były niedostępne. Mimo podkreślenia zmartwychwstania ciała i takiej doktryny, no jakby ciągle to ciało gdzieś umykało. Ta materialność jakby była niedowartościowana. I starożytność chrześcijańska no, bardzo często nosiła tę dwoistość w sobie. Tomizm jest inny i rzeczywiście, nie wiem, w tym jak przyjął Arystotelesa, prawda, ta jedność psychofizyczna człowieka no, jest mocno podkreślana, tak, od XIII wieku i to zostało. No ale poczucie sakralności niekoniecznie jest tak samo intensywne we wszystkich epokach dziejów Kościoła. Przecież teraz co się dzieje, nie wiem, po Soborze Watykańskim II. Polska jest dość takim, powiedziałbym, szczególnym miejscem. No może jeszcze Ameryka Łacińska, gdzie mamy też te procesje i wielką część oddawano właśnie Eucharystii. Ale już gdzie indziej, jak się zwraca uwagę na tak zwany aspekt wspólnotowy uczty eucharystycznej,
uczestniczyłem w takich obrządkach, gdzie rzeczywiście tam nie było opłatka, tak? Hostii, prawda, nie wiem, tego białego opłatka, tylko było jakieś ciasto, prawda? I specjalnie, prawda, się przejmowano tym, żeby to czcić jakby mocno. Po tym, jak coś zostało, no to gdzieś ktoś to usuwał. Dla Polaków zawsze to było, dla polskich katolików, czymś niesłychanym zupełnie, że tu dochodzi do profanacji. Zresztą ostatnio mieliśmy taki przykład, zdaje się, że jacyś gimnazjaliści przystąpili do komunii, później się zabawiali tymi hostiami. Jest profanacja, to jest... I wielu ludzi tak to odbiera, że to jest po prostu gwałt na sakrum. I odwrotnie, do rangi niesamowitego symbolu urósł gest prezydenta Andrzeja Dudy, który łapie hostię przed upadkiem, na dzień chroni hostię. To było niesłychane, ponieważ to w tym momencie ta rzeczywistość symboliczna okazała się, bo to głowa państwa przecież, prawda? I tu chroni hostię. Się przed Chrystusem, tak? W takich środowiskach, które na przykład postulują intronizację Chrystusa jako króla Polski, no to był bardzo symboliczny znak tego, że głowa państwa polskiego pokłoniła się w ten sposób przed Jezusem, tak? Tak, no są takie jakby elementy tutaj, ale jak mówię, od małego dzieci się uczy, nie wiem, teraz mamy ten okres pierwszych komunii, tak? Także od małego się dzieci uczy, że to jest bardzo święte, jest najświętsza rzecz. Jak ci się przylepi ta hostia do podniebienia, to nie możesz tam dłubać palcem, prawda? Nie wiem, tylko czekaj spokojnie, niech się to rozpuści. Jest coś takiego. No i cuda eucharystyczne też na tym polegają, prawda? Nie wiem, że ktoś upuści hostię i później jest ten obrządek. Myślę, gdzie indziej, w takiej Francji, to myślę, że wielu księży by się zdziwiło. Nie mają już jakby poczucia sakralności eucharystii. Doktor Sebastian Duda, filozof, teolog, redaktor miesięcznika Więź, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję również. To jest powtórka. Ewangelicznymi siewcami pokolenie Jana Pawła II.